No to moi drodzy, wiosna oficjalnie już rozpoczęła się. Niedługo rozpocznie się sezon pylenia, a wraz z nim rozpocznie się sezon wszystkich alergików i astmatyków na narzekanie. Moi drodzy, Zielarz Polska chce Wam powiedzieć, że każdą astmę i alergię można wyleczyć. Ja i moi pacjenci, którzy zostali wyleczeni, jesteśmy tego przykładem. Ja chorowałam niegdyś na bardzo ciężką alergię. Ja nie byłam w stanie wejść w bloku na pół piętro. Nie byłam w stanie podejść pod maleńką górkę, ponieważ zaraz dostawałam duszności. Pani doktor, która obiecała, że mnie wyleczy, doprowadziła mnie do jeszcze większej ruiny zdrowotnej. W momencie, kiedy odmówiłam odczulających, zemściła się na mnie, przypisując mi bardzo drogie leki bez refundacji. W momencie, kiedy wydałam w aptece 600 zł, około 600 zł, to było wiele lat temu, moi drodzy, więc możecie sobie wyobrazić, jak dużo było to na tamten czas pieniędzy. Rozpłakałam się, usiadłam, nie wiedziałam, co mam zrobić. Jedyne, co chodziło mi po głowie, to to, że skoro wcześniej nie chorowałam, to ta choroba musi być uleczalna i ja zrobię wszystko, żeby siebie wyleczyć. Była taka osoba, która wylała mi w tamtym czasie zimny kubeł na łeb, ale to wywołało we mnie jeszcze większą chęć do tego, aby wyleczyć się samodzielnie. No i moi drodzy, zrobiłam to. Wyleczyłam się z astmy i z alergii w 6 tygodni. Później zaczęłam pracować nad innymi dolegliwościami, jak depresja i zapalenie szpiku. Okazuje się, że wszystko to jest uleczane, uleczalne metodami naturalnymi. Włącznie z gronkowcem. Problem polega na tym, że póki nie zrozumiecie przyczyny swojej choroby, nie jesteście w stanie jej wyleczyć. Jeśli chodzi o leczenie astmy i alergii, to ja pomagam wszystkim w filozofii jednej wizyty, a więc zapraszam na moją stronę internetową zielarzpolska.pl. Jeśli całą procedurę zaczniecie już teraz, to do sezonu pylenia będziecie już zdrowi i będzie to pierwszy sezon letni w Waszym życiu bez leków przeciwhistaminowych. Zapraszam!